oni to robią i jak utrzymują równowagę? Niemal każdy z nas korzysta z roweru, ale czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak to się dzieje, że się na nim nie przewracamy? Większość osób zapewne powie, że to człowiek tak balansuje ciałem, że utrzymuje rower w pionie. Ale to nieprawda, przynajmniej nie do końca prawda. Rower potrafi bowiem utrzymywać pion nawet bez człowieka. Żeby się o tym przekonać, zrobimy małe doświadczenie. Mam tutaj zwykły rower, który rozpędzę i swobodnie puszczę. Widzicie, jak się zachowuje? Przez dłuższy czas utrzymuje równowagę, a przewróci się dopiero, gdy zwolni. A teraz czas na coś lepszego. Spróbujemy wytrącić rower z równowagi podczas jazdy. Widzimy, że rower sam z siebie jest stabilny. Fizycy takie zachowanie nazywają stabilnością własną. Ale skąd się ona bierze? Jednym z czynników wywołujących stabilność własną roweru jest efekt żyroskopowy. Bardzo łatwo pokazać, na czym on polega, wymontowując z ramy jedno z kół. Rozpędzamy koło i wieszamy jego oś na lince. Koło, kręcąc się, utrzymuje swoją pionową pozycję, co nazywamy efektem żyroskopowym. Dodatkowo jego oś obraca się, czyli podlega precesji, której przyczyną jest działająca na koło siła ciężkości. Aha, zapewne wiele osób stwierdzi, że oto tajemnica jazdy na rowerze. Efekt żyroskopowy utrzymuje koła i cały rower w pionie. No cóż, i tym razem muszę powiedzieć, że nie jest to prawda, a przynajmniej nie do końca. Sam lekki rower oczywiście odczuwa efekt żyroskopowy, ale rower z człowiekiem jest już zbyt ciężki, aby ten efekt miał znaczenie i wszystko wyjaśniał. Musi istnieć coś jeszcze. Tym czymś jest geometria przedniego koła. Przyjrzyjmy się, jak zbudowana jest kierownica i przednie koło. To jest oś skrętu kierownicy. Za pomocą sznurka przedłużę ją aż do ziemi. Widzimy, że nie przechodzi ona przez środek koła, dodatkowo przecina podłoże przed punktem styku koła z ziemią. Taka budowa przedniego koła powoduje, że gdy rower przechyla się w prawo, przednie koło samo z siebie również przechyla się w prawo. Rozpędzony rower zaczyna się więc poruszać po łuku i działa na niego siła odśrodkowa skierowana w lewo, która prostuje rower do pionu. Rower to więc układ, który utrzymuje równowagę poprzez naprzemienne kołysanie raz w lewo, raz w prawo. Spróbujcie zaobserwować, jaki ślad zostawiacie za sobą w tyle, jadąc na rowerze. Prawie zawsze będzie on biegł lekkim slalomem. Czyli co? Zagadka stabilności roweru rozwiązana. No prawie. Tak naprawdę rower to skomplikowany układ fizyczny, w którym znaczenie odgrywają również kąt nachylenia kierownicy, jej bezwładność, wysokość siodełka, wielkość kół i jeszcze wiele innych parametrów, w tym zachowanie się samego rowerzysty. I to właśnie sprawia, że rower jest tak ciekawym obiektem badań dla wielu naukowców, również fizyków. Thank you.